Hej, 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 moi drodzy, witam was serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Planet Crafter. Kochani, wracamy sobie do naszego budowania bazy. Tylko pierwsze co zrobię, to pójdę jeszcze po jedzenie. Powietrze mamy? Mamy, jest git. No musimy to zrobić, innej opcji niestety nie widzę, tylko może przedtem. Mamy żelazo, zostawmy sobie tutaj cały ekwipunek, który już zgromadziliśmy i zaczniemy się już powoli przenosić. Myślę, że to nie jest głupi pomysł. Gdzie jest skrzynia? Tu jest skrzynia. O! No i zarąbiście. Wracamy i lecimy. Wracamy i lecimy. Rozwalimy sobie tamte wszystkie turbinki, nie turbinki. Myślę, że wszystko poprzenosimy właśnie w tamtą stronę. Na pewno będę chciał się pokierować całkowicie, ale to całkowicie tamten obszar, ale to myślę, że nie w tym odcinku, tylko już w następnym, gdy rozbudujemy sobie taką dosyć sporaśną bazę, bo myślę, że to będzie dosyć ważnym aspektem, żeby cokolwiek to jest z tą transformacją, terraformacją, przepraszam, transformować to możemy się w robota, ale terraformuje się planety. I właśnie w tamtych miejscach raczej będziemy sobie ogarniać właśnie terraformację. Kurde, z tym jedzeniem może być ciężko, powiem wam osobiście. Może być bardzo ciężko nawet. Dobra, turbinki. Sobie rozłączamy. To też sobie rozłączamy. Dobra, starczy nam. O nie, zabrakło nam miejsca na żelazo pewnie. Dobra, to jeszcze nie ma tragedii. O, jeszcze nie ma tragedii. Otwórz skrzynkę. Myślę, że... W ogóle mamy my coś do robienia jedzenia? Nie mamy chyba nic. Tylko generowanie O2. Do jedzenia nic jeszcze nie mamy. Więc właśnie to mnie najbardziej niepokoi, że z tym jedzeniem może być problem. Z tym jedzeniem może być problem. Czyli tak, na razie weźmiemy sobie jedno nasionko pokłażana. Myślę, że to starczy. I weźmiemy sobie jeszcze jedzonko. Myślę, że nawet dwa jedzonka. W sumie to wziąłem trzy, ale nieważne. Nieważne. Wracamy do naszej bazy. I tak sobie myślałem, jak mogę się mniej więcej rozbudować. Powiem wam, że na pewno zrobimy sobie korytarz 3x3, taki główny, gdzie będziemy mieć, ja w ogóle uwielbiam symetrię, gdzie będziemy mieć takie przejście i dopiero będziemy mieć odnogi na dalsze strony bazy, czyli na przykład pojedynczy korytarz do tych urządzeń do ogrzewania, ewentualnie do tych, co produkują tlen. I gdzieniegdzie po prostu na dworze będą wiertnice robiące otwory. Kurwa. Nie, dobra, myślałem, że tu znów jest krzywo, ale nie. Szczęście chyba nie. To zostawiamy. Wybieramy tytan, żelazo. I idziemy produkować dalej. Uhuhu. Coś tam stoi. Wybieraj to żelazo. Fundamencik kolejny. Się zesnapowało teraz? Tak, zesnapowało się. Napój się ładnie. Dobra, i tu już praktycznie będziemy mieć z głowy korytarz. Mamy ten pierwszy korytarz. I teraz tu trzeba go dorobić. Teraz sobie tytan weźmiemy. Tylko żelazo zostało. Dobra, tak to będzie wyglądać. Żelaza mamy mało, ale to raczej go sobie pozbieramy tutaj bezproblemowo razem z tytanem. Dawaj żelazo. Krzem na razie niepotrzebny. Oho, będę kichał chyba. No może jednak nie. Powstrzymałem się. Nie mamy tlenu, żeby... Kurwa, krzem wziąłem. Nie mamy tlenu, żeby teraz kichać. Halo, proszę nie kichać. Dobra, daj ten krzem. Kiedyś się może przyda. Dobra, nie kicham. Chyba.
jak usłyszycie w jednej chwili kichnięcie, ewentualnie przerwę, bo znając życie, to wytnę, to jednak kichnąłem. Dobra, snapuj się ładnie, pyk. No, te platformy to tak ewidentnie 2 na 10. Ewidentnie 2 na 10. Nie mamy żelaza już. Puck. Ewidentnie te platformy się nie nadają. Ewidentnie. Słabe platformy. W ogóle jak cała platforma. If you know what I mean. Zresztą jedni warci drugich, nieważne. Zakończmy tematy polityczne, bo to nie jest czas i miejsce na to. Dobra, czemu nie chcemy, bierzemy kolejne żelazo. Coś kurczę, kiedyś tego żelaza było tutaj tak dużo, a teraz więcej jest niestety tytanu. Nie chcę krzemu. Żelazo. Żelazo z chęcią wezmę. I z chęcią pójdę również po tlen, bo tlenu też już mamy mało. Niski poziom tlenu, wiem o tym. Niestety to wiem. I chyba rozpoczęła się burza. No tak te przejścia to takie 2 na 10. Te przejścia to takie 2 na 10, ewidentnie. Okej. Okay. Wysnapuj się ładnie. Kolejny snapik. I już nam zabrakło żelaza. To jest jak jasno. Dobra, kolejne. Jak z tytanem stoimy, tytan też możemy zacząć już zbierać powoli. Nie w jakichś super ilościach, ale powoli możemy już zacząć zbierać. Jezu, jak biało. Jak biało. Współczuję wam teraz, jeżeli to oglądacie w nocy. Naprawdę współczuję wam. Tytan. Tytanu już nie chcemy. Tytan. To też tytan. Dobra. Przedział mieszkalny. Przynajmniej jeszcze te dwie sztuki dorobić i będzie spoko. I będzie spoko. No i starczyło akurat. Dobra. Jak wygląda pomieszczenie od środka? No gdyby nie te takie różnorakie belki, to by było spoko. Nie wiem, czy potem będzie cokolwiek do tego, czy nie. Ale na razie to tak średnio. Tak średnio. Dobra, potrzebujemy żelaza, krzemu i kobaltu, żeby w ogóle rozpocząć cokolwiek. Krzem i kobalt. Krzem i kobalt, to jest kobalt. Żeby rozpocząć w ogóle jakąkolwiek produkcję energii. Żelazo, żelazo. Teraz jak kurde nie było krzemu, czy jak był krzem, przepraszam, tak teraz nie ma. A magnes. Ile magnesu? Magnezu. Magnezy. Krzem i kobalt. Krzem mamy. Jeden, bo jeden, ale mamy. To jest chyba krzem. Tak plułem na ten krzem, kurde, i mam teraz zasady swoje. To jest żelazo. Żelazo jest jaśniejsze. Interesuje mnie ten statek, ale kurde, teraz iść do niego. Takim nieprzygotowanym. Co to jest? Kobalt. Bo kolor zmienił. Dobra, lód też weźmiemy, bo widzę, że nam się woda już powoli kończy. No właśnie. O tym też pomyślałem. Mam nadzieję, że niedługo zaczną się opady. Mam nadzieję, że zaczną się opady tych naszych surowców mineralnych. Butelka wody. Pyk. No i właśnie, i już musimy jedzenie, kurde, ogarniać. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Nie podoba mi się to, co się dzieje. Bardzo mi się nie podoba. Co? Zróbmy to sobie fundament. Bardzo słaby fundament, ale mniejsza o większość. O. I na razie, przynajmniej na daną chwilę, bo to nie jest na stałe oczywiście. Zróbmy sobie tutaj panele.
Jako tako na odpierdziel i do domu. Nawet światło nam się odpaliło. I brakuje nam żelaza. Nie mamy żelaza. Co ja teraz zrobię bez żelaza? Jaka cisza nam wstała w ogóle. Krótko jak makiem zasiał. Dobra, trochę krzemu jest. Jakieś dziwne wypustki są. Tu w sumie też. No i chcąc czy nie chcąc, jednak zbliżamy się do tego wraku. I się zastanawiam, czy w niego nie wejść. Czy do niego, nie w niego. Nieważne, nie słuchajcie mnie dzisiaj. Krzem kolejny. Nie słuchajcie starego Shiro. Krzem jest taki dziwny. Bez żelazo. A się nauczył, że to jest krzem. To jest żelazo. Tam jest krzem. Tam jest żelazo. Nie, krzem. To też jest krzem. To jest żelazo. Kurde, prawie jak geolog. Wow, już wiem, gdzie zaraz pójdziemy. Już wiem, gdzie zaraz pójdziemy. O ile przeżyjemy, to wiem, gdzie zaraz pójdziemy. Obudził we mnie poeta? To jest żelazo? Nie, to jest tytan. To jest tytan. No gdzie te opady? Jaka susza dzisiaj jest, no. Niski poziom tlenu. Chyba... Tak! Tak, wykrakałem. Leci! Szybko do chałupy. No to zaraz będzie dostawa. Zaraz będzie dostawa. Kobaltu nie mamy. Może tak szybko po jeden kobalt? Ale napierdziela? Ale napierdziela. Coś suchy ten deszcz dzisiaj. Zróbmy sobie okienko ładne, o. I będziemy sobie patrzeć. I będziemy sobie patrzeć. Wiertło T2. Wow, 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 wow. Kiciuś, kit, nie wolno, nie hituj mnie. Jakie wredne. Bo ta wiertnica jest znacznie większa. Nie, ale nowa surka przyszła. Żelazo, żelazo, tytanu. Żelazo. No to, że mi to przeszkadzało. Ale naprawdę napierdziela. Chyba już kończy. Na szczęście chyba już kończy. Ups. No power. 6,5. Ile to zużywa? Minus 5 i minus... 6,5, 6,5. No właśnie. To co mnie tu oszukujesz? Rozumiem, że tej turbiny wiatrowej nie mogę niestety postawić. Jeszcze chyba mam niedobór energii, co? Tak. Jeszcze mamy niedobór energii. Dobra, że raz mamy, czy to jeszcze mamy? Zróbmy sobie kolejny fundament. To sobie rozwalmy. Kobalt dwa razy. O, i tu mamy od razu kliweczkę. Jeszcze nawala. Obfite te opady dzisiejsze. Magnes, na razie nie. Więcej kobaltu. Jak to mnie pizdnie, to ino raz. A już czuję to na karku. Już czuję to na karku. Tam ile surki się podłączyło, no. To jest żelazo? Krzem. To jest żelazo.
Krem, magnez, magnez, krzem. Krzem, magnez, żelazo. No, trochę napadało, ale nadal tak 2 na 10 bym powiedział. Magnez. O, pełny ekwipunek? No way. Chyba ten krzem jeden. Żelazo jest ważniejsze. Dobra, zaraz nam się skończy tlen, niestety. Mam na to sposób. Musimy wejść do środka. No i interesuje mnie tamto miejsce. Oj, interesuje mnie tamto miejsce. Bardzo mnie interesuje tamto miejsce. Dobra. Tyk. No i od razu energia wzrosła. Tyk. Można jeszcze jedną? Można jeszcze jedno wiertło zrobić sobie w sumie. O. I niech się wierci. Niech się wierci. 3.05. W ogóle świetny widok mamy teraz, nie? Po prostu świetny. Dobra, biurko. Na razie czysto teoretycznie tutaj. Potem się je zmieni. I robimy ekran. Ekran schematy, ekran energia. Magnes kobalt. Magnes chyba był. A kobalt? Kobaltu nie było. Kobalt poszedł na imprezę. Panie Kobalt, gdzie pan jesteś? Żelazo. To biorę. Krzem. Też krzem. Co oni z tym krzemem teraz mają? Jak tak to krzemu nie było? Teraz jest krzem na każdym kroku. No, będzie nam potrzeba 3 krzemu. Czyli zaraz będę znów pluł na krzem i zaraz go znów nie będzie. Dobra. Wracamy do bazy. Więc tak. Ekran, energia. To leci tu. Ekran terraformacji. Ekran to jest duży ekran. Ekran schematy. Tyk. I ekran terraformacji. Oczywiście standardowo. Tyk. Jako tako, no odpierdzieli git. Jak nasze ciśnienie? Rośnie 4,5 nanopaskali na sekundę. No tak średnio bym powiedział. Ciepło jest 0,6. Jakim cudem? Nie wiem. Wegetuby. W ogóle jak te nasze rzeczy? OPTT. 1,0 PTT. Musimy tlenu więcej zrobić i będziemy mieć drabinę wewnętrzną, ewentualnie podgrzewacze już na 2 TT. Zbiornik tlenu, te 3 hodowca żywności. Musimy na tlen iść na maksa. I na ciepełko. A wtedy wegetuby zrobimy podwójne. Już 500, dobra. Dobra, 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 dobra. Zaczynam rozumieć, o co chodzi w tej grze. W końcu. Wiemy sobie. Bym trochę tego lodu ogarnął, wypił sobie coś, bo jednak troszeczkę już tej wody mamy mało. I lecimy po iryt. Lecimy po iryt, bo ten iryt będzie nam bardzo potrzebny. Ten iryt będzie na maksa potrzebny. Tylko nadal nie wiem, co zrobić z energią. To jednak może być dosyć takie irytujące. W ogóle nie wiem, czy widzicie, ale mamy w tej chwili 3,96 KTI, a my musimy zdobyć 185 TI. Więc... Powodzenia. Powodzenia. Dobra. Żelaz dobierzemy, butelka wody też nam się przyda, ale priorytet. Priorytet to jest podgrzewacz. Jak to możemy tego zawalić? Jak wygląda na rzeku? Zawalone jak zwykle. Krzem, żelazo zostawiamy. Iryt. Iryt, iryt, iryt. Jeszcze raz iryt. I oczywiście nasiona.
Siona też są bardzo ważne. Bakłażanik na razie nie jest ważny. Aluminium też na razie nie jest ważne. Nasionka bym też ogarnął sobie. To jest jednak dosyć bardzo ważne. Dobra. Zabiorę iryt. Wracamy. Wracamy, robimy sobie podgrzewacze. Najwięcej podgrzewaczy jak się tylko da. I jak najwięcej tlenu. W sumie tlen jeszcze bardziej priorytetowy tak naprawdę dla nas. Chociaż tak naprawdę nie, no podgrzewanie jest bardziej priorytetowe, bo odblokujemy sobie wtedy hodowcę V2. No to w sumie fakt. No jednak podgrzewanie jest najważniejsze w tej chwili. Podgrzewanie, a potem tlen. Bo jeżeli my się z jedzeniem nie wyrobimy, to mamy przesrane. Mamy totalnie przesrane. Bo woda to tam pikuś, nie? Jakoś damy radę. Jeden lód, dwa, trzy, pięć, osiem, dziesięć, damy radę. Ale jedzenia mamy już tylko dwie sztuki, więc tak naprawdę w tej chwili to będzie walka z czasem. Czem? Na końcu gdzieś sobie tutaj to postawimy. Żeby nie przeszkadzało. Krzemu więcej potrzeba. Nie mamy. Standard. Plułeś na krzem. Nie, nie Magnes. Krzem. Jeszcze dwa możemy ogarnąć. Trzeba go znaleźć. Pluł, Shiro na krzem. Pluł, Magnes. Krzem. Jeszcze jeden. W jednej chwili człowiek pluje na dany surowiec. Aluminium. W jednej chwili pluje człowiek na dany surowiec, a potem płacze, że go nie ma. Potem płacze, że go nie ma. I bany hopem do domu. Bany hopem do domu. Magnes? Magnes. Tam że krzem. I znów chyba nie mamy prądu, z tego co widzę. Znów nie mamy prądu. O, połączmy w jedno. Tyk. Kolejny iryt. Tyk. Jeszcze jeden. Żelazo i krzem. Dobra, tytan, żelazo, tytan. To zostało nam jedno jedzonko już, kurde, a nie dwa. Holy moly, guacanoli. Wina wiatrowa. Nic, no przynajmniej na razie będzie trzeba zrobić tutaj taką farmę turbin wiatrowych. Szklana podłoga przedziału mieszkalnego. Jedzenie mi dajcie, a nie. Otrzymano antena komunikacyjna. Jedzenie mi dajcie. Ekran transmisyjny. Fajnie, jedzenie. Nie? Nie dacie? Kurde, no. Żelazo. Jeszcze trzy sztuki możemy zabrać. Czemu? Nawet nie muszę patrzeć. Mieliśmy iść tam, wiemy o tym, ale na razie priorytetem jest jedzenie. To jeszcze pewnie musi jakoś urosnąć i tak dalej. Vegetuba T2, fuck yeah! Lecimy na Vegetuby T2. Ten. Dobra, spierdzielamy. Gdzie jest nasze mieszkanko? Gdzieś tam. Gdzieś tam, tak jest, dobra. Może jeszcze... O, tutaj coś tam poznikało, halo! Co to za bugi? Czemu mi surowce znikają? Jak ja ich nie zbieram? Niski poziom tlenu. Zdążymy czy nie zdążymy? Chyba zdążymy. Chyba zdążymy. Krytyczny poziom tlenu. Chyba nie zdążymy. Może zdążymy? Zdążymy. 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 Dobra. Ale pazerna świnia. Kurde, no jedną tubkę tlenu. Nie chcę jej oddać. Nie chcę. A, tu nie da się. Turbinka wiatrowa.
Dubinka wiatrowa. Dobra, jak stoimy z prądem w tej chwili? Prąd. Dostępny 11 kWh. Zarąbiście. No ale patrzcie, z 6 turbin mamy 7,2, z 4 paneli mam 26. Różnica jest. Produkcja, zużycie 22, dobra. Czyli wegetuby T2. Dwa lodu, magnes, krzem. Dwa lodu, magnes, krzem. Dwa lodu, na razie jest jeden, no ale ten lód to już widziałem od dawna. Dwa lodu. Lód. Magnes. Kolejny magnes. I krem. Krem to jest żelazo, nie? Krem. Widne. Myślałem, że to żelazo. Myślałem, że to żelazo. Dobra. Biegniemy, robimy sobie pierwszą wegetubę T2. Wegetuba T2. Dajcie mi ją. Wegetubki będą tutaj. I to było chyba gdzieś 150, tak. Nie wiem, gdzie tu 200 zgubiłem, kurde, przykro mi. Dobra, teraz to zasuwa. Teraz to zasuwa. Ten ma ładną produkcję. Ciepło też ma ładną produkcję. Musimy, kurde, 12 PTT. To będzie ciężki do zrobienia. To będzie ciężki do zrobienia. Musimy tak... Czekajcie, bo się pogubiłem. Żelazo, lód, magnes, krzem. Żelaza mamy jedną sztukę mało. Bardzo mało bym powiedział. Butelkę wody możemy sobie wypić. Dobra, dwa lodu, żelazo, magnes, tlen. Co to jak tam? Krzem, nie tlen. Magnes. Kolejny lód. Już widzę krzem. Już widzę żelazo. Mamy na jedno. Mamy już na jedno kolejne. Krzem na kolejne. Lód na kolejne. Żelazo na kolejne. I to magnes. Jak to wygląda? 2, 2, 2, 2. Dobra. Magnes też jest już na trzecie. Lód w połowie. Żelazo, krzem. I lód. 6, 3, 3. Dobra. Więc nawet chyba kwiatków nie będziemy mieć. Na kiwoko jeszcze pozbieramy. Założymy żelazo. Z krem, żelazo. Lód. Z żelazo. Krem. Magnes jest. Krem. Żelazo. Kurde no, to jest krzem. Pełny ekwipunek. No! Plułeś na krzem, Shiro. Plułeś na krzem. Do góry, do góry, do góry, do góry. Krytyczny poziom tlenu. No! Dobra, żyjemy. Wegetuba T2. Lecimy z tlenem jak najwięcej. Pyk. O, pyk. Co do milimetra? Pyk. Elegancja Francja. Dobra. Raz, dwa, trzy. Zawsze przynajmniej trochę tlenu. Jak tam? Tlenik leci. Leci. Ej, dobra. Damy radę chyba nawet. Damy chyba nawet radę. 1,85. 12 potrzebujemy. Aha. Rozumiem, że już więcej kwiatków nie mamy tutaj, tak? No chyba nie. Wydałoby się jeszcze zrobić jedną skrzynię. Bo ta już jest zapełniona. To będzie taka nasza specjalna skrzynka. Dobra.
Nie wiem, czy nie przejdę się jeszcze, kurka, po tą roślinkę, co miała 2-0. No, tak mi szkoda, tak mi szkoda. Cholernie mi szkoda. Moi drodzy, ale skończył się czas na nasz odcineczek. Minęło pół godzinki. Więc pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grałem dla was Shiro. A my się widzimy w następnym odcinku z Planet Craftera, który w sumie wszedł mi naprawdę oporowo. Kurde, tak wciąga ta gierka. Po prostu jest na maksa wciągająca. To się przejdziemy tutaj do końca i zakończę odcinek. Dobra, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, hej!